Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. Już za tydzień, 6 kwietnia, w sobotę, w Łodzi, spotykamy się na drugiej edycji Targów Książki Patriotycznej. Przy ulicy Piramowicza 11/13 od godziny 10 do 20 będzie na Państwa czekać grono znamienitych autorów książek. Poza moją skromną osobą jako organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, pani dr Ewa Kurek, Stanisław Srokowski, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Janusz Korwin-Mikke, Marian Miszalski, Tomasz Cukiernik, Tomasz Sommer, profesor Adam Wielomski razem z żoną, profesor Jerzy Robert Nowak i szereg innych znamienitych autorów. Zachęcam Państwa serdecznie. Łódź, 6 kwietnia od 10 do 20, ulica Piramowicza 11/13. Do zobaczenia. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. Dzisiaj zaczynamy od sprawy nietypowej, Państwu w ogóle nieznanej. Mamy potężną aferę wokół mego ulubieńca Mateusza Morawieckiego, nazywanego przeze mnie i przez Państwa studentem Jakobem. Chodzi o aferę, wychodzi na jaw ogromna afera czasów PiS, a konkretnie czasów premierowania pana Mateusza Morawieckiego. Tym razem w centrum afery są osoby związane z Instytutem Jagiellońskim, czyli pisowskim think tankiem. Za fasadą instytucji doradczej, pomagającej rządowi Mateusza Morawieckiego tworzyć lepsze prawo, kryła się cyniczna gra ludzi walczących o własne interesy. A te interesy rodziły się dzięki politycznym wpływom umożliwiającym przez pozycję instytutu i dotarcia do najważniejszych osób w państwie. Aby tą sprawę wyjaśnić, to jest takie moje śledztwo dziennikarskie w sprawie, o której Państwo nie słyszeliście, aby to wyjaśnić, trzeba się posłużyć przykładem elektrowni Turów. Ta wielka elektrownia, jeden z głównych pracodawców na Dolnym Śląsku, ma zostać zamknięta do roku 2026 w wyniku tak zwanego Zielonego Ładu, którego to elementem jest przechodzenie na zeroemisyjność i energetykę odnawialną. Mają zniknąć wszystkie instytucje i budynki produkujące tam, prawda, prąd z węgla i tak dalej, emitujące dwutlenek węgla do atmosfery i tak dalej. Dwa tygodnie temu zapadł taki głośny wyrok, Państwo słyszeliście, niezawisły sąd zdecydował, że w 2026 roku kopalnia Turów ma przestać działać. Wszystko z powodów proceduralnych. Kopalni wygaśnie koncesja, a do 2026 ani 2028 roku nie uda się jej uzyskać nowego dokumentu. Bez kopalni Turów zmniejszają się, i to wydatnie, moce produkcyjne elektrowni Turów, zasilającej w prąd dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych na Dolnym Śląsku. Taki scenariusz, czyli zamknięcie kopalni i ograniczenia w działalności elektrowni, przewidział Albert Gryszczuk. Biznesmen z Bogatyni, który od wielu lat z sukcesem działa w branży energii odnawialnej. W 2008 roku Albert Gryszczuk zaczął rozwijać spółkę, która jest kluczowa dla tej historii, którą Państwu będę opowiadał. Spółkę pod nazwą Z-Cluster Dystrybucja Spółka ZO. Według planów miała ona przyłączyć tyle farm wiatrowych i fotowoltaicznych, aby wyprodukować ilość prądu umożliwiającą zasilenie setek tysięcy gospodarstw domowych po zamknięciu elektrowni Turów. Dla Gryszczuka miał to być biznes życia i w 2020 roku Urząd Regulacji Energetyki wydał spółce koncesję na dystrybucję energii. Następnie wskazał ją jako operatora systemu dystrybucyjnego na terenie powiatu zgorzeleckiego. I teraz, aby intratny projekt energetyczny mógł ruszyć, spółka potrzebowała tylko tak zwanego przyłącza, czyli podłączenia do polskich sieci energetycznych. Polskie sieci energetyczne, spółka akcyjna, to jest najważniejsza spółka w systemie energetycznym kraju i ona jest kontrolowana w całości przez Skarb Państwa. Spółka Z-Cluster Dystrybucję, spółka ZO, rozpoczęła staranie o takie przyłącza i było jasne, że jeśli takie przyłącze uzyska, to będzie dostarczać prąd z wiatraków do setek tysięcy gospodarstw domowych
na Dolnym Śląsku. Będzie to ogromny biznes dla samego Alberta Gryszczuka. Tyle tylko, że procedury związane z uzyskaniem przyłącza przeciągały się. Wtedy do Alberta Gryszczuka zadzwonił Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, a prywatnie syn profesora Wojciecha Roszkowskiego, autora tego kontrowersyjnego niegdyś podręcznika do historii. Roszkowski poprosił o pilne spotkanie i doszło do tego spotkania w jednym z warszawskich hoteli w czerwcu 2021 roku. W trakcie tego spotkania Marcin Roszkowski zażądał, aby Gryszczuk sprzedał mu spółkę po zaniżonej cenie, bo on potrzebuje ją sprzedać z zyskiem i uwaga, w ten sposób zdobyć pieniądze na zakup spółki wydającej dziennik Rzeczpospolita dla Mateusza Morawieckiego. Roszkowski nie ukrywał w trakcie tej rozmowy, że chodzi o to, aby opiniotwórcze medium wykorzystać w walce o przedłużenie rządów PiS. Propozycja była oczywiście niekorzystna. No to jak można przyjąć propozycję sprzedaży czegoś po zaniżonej cenie? No to jak ja bym Państwu proponował, że Państwa mieszkanie, które jest warte 1 000 000 złotych, ja kupię od Państwa za 200 tysięcy, bo muszę je sprzedać za 1 000 000, żeby dać Morawieckiemu na gazetę. Tak to mniej więcej wyglądało. I co zrobił prezes Albert Gryszczuk? On tą propozycję odrzucił. Minęły 4 miesiące, mamy październik 2021 roku. Prezes Z-Cluster Dystrybucje Spółka z o.o. Albert Gryszczuk pojechał do Szczyrku na konferencję energetyczną. To jest jedno z największych, z najważniejszych wydarzeń energetycznych, wydarzeń w ogóle w branży energetycznej. I tam o rozmowę poprosił go profesor Wojciech Myślecki. To jest druga bardzo ciekawa postać w tej historii. Wojciech Myślecki to jest legendarny działacz Solidarności Walczącej, bliski przyjaciel Kornela Morawieckiego. I tu ciekawostka, bo gdy Kornel Morawiecki ukrywał się przed bezpieką w latach 80., groziło mu przecież aresztowanie, to Myślecki opiekował się jego synem Mateuszem. I tak stał się bliskim przyjacielem rodziny, takim, można powiedzieć w cudzysłowie, ojcem chrzestnym Morawieckiego. Wojciech Myślecki jest partnerem biznesowym prezesa Instytutu Jagiellońskiego Marcina Roszkowskiego i jest też ekspertem w Instytucie Jagiellońskim. Co ciekawe, jest właścicielem ponad 1700 akcji w holdingach zarządzanych przez Marcina Roszkowskiego. W trakcie rozmowy, do której doszło między obu panami, Wojciech Myślecki zażądał od prezesa Gryszczuka, aby spółkę Z-Cluster Dystrybucja Spółka z o.o. przekazał Marcinowi Roszkowskiemu za darmo. No i powiedział, że ta propozycja wynika z tego, że firma Z-Cluster Dystrybucja Spółka z o.o. ma zostać sprzedana, przekazana, czyli kupiona za darmo od Gryszczuka i potem ma zostać sprzedana, aby znaleźć pieniądze na zakup Rzeczpospolitej, czyli wydawnictwa wydającego dziennik Rzeczpospolita, dla Mateusza Morawieckiego. I tutaj motywy, o których mówił Myślecki, były zbieżne z tym, co wcześniej Gryszczukowi mówił Roszkowski. To znaczy, że trzeba skupić medium opiniotwórcze, które pomoże PiS-owi wygrać wybory. Morawieckiemu, o którym Myślecki wyrażał się per Mateusz, przedłużyć kadencję premiera, etc., etc. I z relacji prezesa Gryszczuka wynika, że Myślecki powoływał się na swoje wpływy, znajomości i mówił, że bez jego zgody spółka Gryszczuka nie uzyska przyłącza do tej sieci PSN. W związku z tym nie zacznie działać, nie zacznie zaopatrywać setek tysięcy gospodarstw domowych w prąd, a więc przestanie przynosić zyski. I w trakcie tej rozmowy Wojciech Myślecki przechwalał się swoimi znajomościami, koneksjami i trudno mu nie wierzyć, bo w czasie, kiedy to było, to prezesem Polskiej Sieci Energetycznej, spółka akcyjna, czyli tego państwowego giganta, był niejaki Eryk Kłosowski, bliski znajomy Myśleckiego, a wcześniej ekspert i współpracownik Instytutu Jagiellońskiego. Z kolei cała branża energetyczna podlegała panu Mateuszowi Bergerowi,
który później został pełnomocnikiem rządu Morawieckiego do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i miał w zakresie swoich obowiązków m.in. nadzór nad polskimi sieciami energetycznymi. No, Berger też jest bardzo bliskim znajomym, protegowanym wręcz, Wojciecha Myśleckiego. Ja zadzwoniłem do Mateusza Bergera, żeby go zapytać o tą sprawę. On mi powiedział, że w czasie, kiedy pełnił funkcję, nie dotarły do niego żadne informacje o jakichś naciskach, nielegalnych działaniach w związku ze spółką Z-Cluster Dystrybucja. Wracamy do spotkania w Szczyrku w październiku 2021 roku. Prezes Albert Gryszczuk usłyszał tą skrajnie niekorzystną propozycję. To już była jeszcze bardziej niekorzystna niż ta poprzednia, bo ta poprzednia to była taka: sprzedaj mi swoją spółkę za zaniżonej cenie, bo ja muszę kupić Morawieckiemu Rzeczpospolitą. No i kiedy Gryszczuk odmówi, to słyszy drugą propozycję w październiku: słuchaj, oddaj mi twoją spółkę za darmo, bo ja muszę kupić Morawieckiemu Rzeczpospolitą. Prawda? No i co on robi? Odmawia. No, trudno, żeby reakcja była inna, no bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie odda za darmo spółki, którą przez lata budował. I nagle zaczyna się seria dziwnych zdarzeń. Najpierw Ministerstwo Klimatu i Środowiska zablokowało dotacje na rozwój sieci dystrybucyjnych spółki Z-Cluster. Zakwestionowano ostatnie 8 milionów złotych, chociaż wcześniej wszystkie te procedury spółka spełniała i wszystkie etapy dotacji wypłacono wcześniej, a składane przez spółkę dokumenty zostały zweryfikowane i zaakceptowane. Ale to nie wszystko. Niespodziewanie Bank Gospodarstwa Kredytowego wypowiedział spółce kredyt finansujący tą inwestycję, a polskie sieci energetyczne zaczęły utrudniać procedurę wydania spółce decyzji o przyłączeniu. I gdy mamy jesień 2021 roku, gdy administracja państwowa, no i te spółki podlegające pod państwo, zaczęła brutalnie traktować spółkę Z-Cluster Dystrybucja, to prezes Gryszczuk odebrał kilka telefonów od Wojciecha Myśleckiego. Myślecki dzwonił z propozycją, aby sprawę przemyśleć, jednak sprzedać spółkę Z-Cluster. Mówił: słuchaj, beze mnie to nie uzyskacie przyłącza i tak dalej. Taka jest relacja Alberta Gryszczuka, złożona mi pisemnie i potwierdzona. I w kontekście tych wydarzeń, o których wspomniałem, ona brzmi bardzo wiarygodnie, bo potwierdza ją korespondencja spółki z sieciami energetycznymi, z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego i tak dalej. Ja zadzwoniłem oczywiście w tej sprawie do samego Wojciecha Myśleckiego. On mi odmówił spotkania w SMS-ie, który do mnie przysłał, napisał, że żadnych dwuznacznych interesów nigdy nie prowadził, a spółki Z-Cluster nie zna. Taka jest wersja pana Myśleckiego. I można byłoby twierdzić, że w całej tej sprawie jest słowo na słowo, to znaczy biznesmen, ale no, to nie jest biznesmen konfabulant, ani mitoman, tylko rzeczywiście poważny biznesmen. Poważny biznesmen oskarża urzędnika państwowego. Jest słowo na słowo, gdyby nie jeden fakt. Otóż to potwierdza relacja jeszcze jednego bardzo ważnego świadka. Tym świadkiem jest niejaki Piotr Rudyszyn, biznesmen z branży energetycznej i wieloletni współpracownik Marcina Roszkowskiego oraz oczywiście ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Po tym jak Albert Gryszczuk odrzucił propozycję sprzedaży spółki po zaniżonej cenie, czy w ogóle przekazania jej za darmo, Rudyszyn dostał polecenie, aby dyskredytować w środowisku biznesowym samego Gryszczuka i jego firmy i miał tutaj sięgnąć po różne argumenty poniżej pasa, czyli na przykład po argument taki, że spółka Z-Cluster jest związana z Rosją, że to tym wszystkim rosyjska agentura, jakieś GRU w tym siedzi i tak dalej. To się skończyło sporem prawnym, ponieważ spółka zdecydowała się pozwać Piotra Rudyszyna o pomówienia. No ale skończyło się to polubownie, bo Rudyszyn skierował pod adresem swoich oponentów notarialnie podpisane przeprosiny i poinformował ich, że czarny PR był inicjatywą Marcina Roszkowskiego i Wojciecha Myśleckiego. On sam zmienił front po tym, jak został oszukany przez szefa Instytutu Marcina Roszkowskiego, bo o co poszło? Otóż za namową Wojciecha Myśleckiego Piotr Rudyszyn wniósł do spółki kilkanaście lokalizacji dużych projektów fotowoltaicznych w kluczowych miejscach dla polskiego systemu energetycznego.
Projekty były zlokalizowane obok elektrowni węglowych, największych stacji przesyłowych i dużych konsumentów energii. Potencjał tych projektów szybko zauważyli potentaci z rynku energetycznego Hiszpanii i Danii i zaproponowali, że odkupią 50% w tych pakietach projektów i finansowanie ich, sfinansują ich rozwój i budowę. I w takich okolicznościach na kontach spółek znalazło się kilkadziesiąt milionów złotych. Zaczął powstawać taki mały koncern energetyczny dysponujący spółką handlującą energią, operatorem sieci, administracją, kilkudziesięcioosobowym zespołem. Wszystko było super. I kiedy pojawiły się realne pieniądze, Marcin Roszkowski zaczął budować sieć firm, w których rozmywana była odpowiedzialność. Podobne nazwy utrudniały identyfikację. Pieniądze zaczęły przenikać ze spółek do spółek. Nie pracowały tak, jak oczekiwały fundusze. No i w całej tej mętnej strukturze udziały otrzymali Myślecki, cypryjskie fundusze kontrolowane przez prawnika obsługującego fundusze z Hiszpanii i Danii oraz kilku pracowników Instytutu Jagiellońskiego. To pozwoliło Marcinowi Roszkowskiemu na przegłosowywanie Piotra Rudyszyna w niektórych spółkach w stosunku 51,5 do 48,5 i ostatecznie we wrześniu 2023 roku doszło do kradzieży spółki. Marcin Roszkowski oficjalnie wysłał do spółki inwestycyjnej zarejestrowanej pod adresem, gdzie znajdowało się biuro Rudyszyna i inne spółki, zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wspólników. Gdy korespondencja przyszła do biura, zabronił pracownikom informować o tym fakcie Rudyszyna. W rzeczywistości Piotr Rudyszyn nie wiedział o tym, że będzie walne zgromadzenie wspólników. Ono się odbyło, został tam podwyższony kapitał, a nowe udziały objął sam Marcin Roszkowski, także z połowy udziałów Rudyszynowi pozostał 1%. Ja rozmawiałem wielokrotnie na ten temat z Piotrem Rudyszynem i co się okazało, że on, zanim jeszcze się pokłócił ze swoimi byłymi kolegami, to wielokrotnie jeździł do Warszawy z Marcinem Roszkowskim i tam uczestniczył w spotkaniach z najważniejszymi politykami PiS-u, między innymi z panią Jadwigą Emilewicz. I mówił o tym, co trzeba zmienić w prawie, między innymi dotyczącym energetyki. Pani wicepremier te uwagi uwzględniała, wyobraźcie sobie Państwo, i wysyłała w projektach ustaw przedstawianych Sejmowi do obrad. Tak się działo na pewno w przypadku łagodzenia skutków ustawy wiatrakowej czy przesuwaniu terminu ważności warunków na przyłączenia. Piotr Rudyszyn zauważył wtedy, że Marcin Roszkowski lobbował nie tylko w sprawie bezpieczeństwa państwa, lecz również równolegle w swoich prywatnych interesach. Na przykład Instytut Jagielloński i sam Marcin Roszkowski kontrolują spółki z grupy XOOG i Polskiej Energetyce Słonecznej. Pieniądze z grupy XOOG posłużyły także do stworzenia zespołu analitycznego Jagielloński Research, który jako platforma wiedzy publikuje dane i prognozy, co najmniej do niedawna korzystały z nich ministerstwa i inne instytucje państwowe. Ja dysponuję jeszcze relacją dwóch innych biznesmenów oszukanych przez Instytut Jagielloński, konkretnie przez pana Roszkowskiego i Myśleckiego, którzy też w sposób bandycki przejęli tam w okolicach Ełku farmę fotowoltaiczną. Co ciekawe, że wpływy Instytutu Jagiellońskiego, jak się okazuje, sięgają jeszcze dalej niż rządy PiS-u. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że w drugiej połowie lutego 2024 roku spółki z grupy XOOG otrzymały od polskich sieci energetycznych, poza kolejnością, przyłączenie farmy fotowoltaicznej o ogromnej mocy w województwie lubuskim. Ja próbowałem na ten temat porozmawiać z samym Marcinem Roszkowskim, ale odmówił spotkania. Ja wysłałem do niego maila z pytaniami, które chciałem mu zadać, a nie uzyskałem odpowiedzi. Odpowiedź za to uzyskałem od pana mecenasa Artura Wdowczyka, który reprezentuje Marcina Roszkowskiego i który zapowiedział pozew sądowy przeciwko mnie w tej sprawie. Także wygląda na to, że za to, że wpadłem na trop afery, to jest potężna afera, że ludzie związani z premierem i korzystający z państwowych pieniędzy pod rygorem, pod egidą czy pod osłoną think tanku, który ma doradzać rządowi, zastraszają biznesmenów, prawda,
żądają wyprzedaży, sprzedaży im tam, czy nawet przekazania za darmo firmy po to, żeby tą firmę sprzedać i kupić premierowi, który jest ich kolegą, Dziennik Rzeczpospolita. No, szokująca zupełnie historia. I za ujawnienie tego stanę przed niezawisłym sądem. Tak mi obiecał pan Artur Wdowczyk, mecenas Marcina Roszkowskiego. No, ja już nie raz i nie dwa stawałem przed niezawisłymi sądami. I powiem Państwu więcej. Jak ja dostanę ten pozew, a pewnie dostanę i pozew, i akt oskarżenia prywatny o zniesławienie, to ja Państwa zaproszę na ten proces sądowy, żebyście Państwo przyszli, obserwowali, jak w Polsce traktowani są dziennikarze dociekający prawdy. Bo przecież tu mamy do czynienia z ewidentną aferą. To jest jedna z największych afer PiS-u. I to tym się powinna w ogóle zająć prokuratura, a nie dziennikarz śledczy. Ciekawostka, taka wisienka na torcie, to polega na tym, że pokrzywdzeni, szantażowani, zmuszani do różnych decyzji niekorzystnych biznesowych biznesmeni zawiadamiali prokuraturę w czasach PiS-u i aż 3 prokuratury nie mogą tutaj sprawy doprowadzić do końca. No, będziemy się tej sprawie przyglądać, jak Państwo macie jakąś wiedzę tutaj, która uzupełniałaby to, co powiedziałem o dżentelmenach z Instytutu Jagiellońskiego. Piszcie Państwo do mnie, kontaktujcie się Państwo do mnie, bo to jest jedna z największych afer PiS-u, jaka w ogóle jest. Skoro mówimy, proszę Państwa, o aferach wokół PiS-u, no to trzeba powiedzieć o aferze absolutnie bezprecedensowej, jak chodzi o swój koloryt. Mianowicie pojawił się pierwszy świadek koronny, tak zwany mały świadek koronny, który opowiada o grupie przestępczej funkcjonującej gdzie? W Ministerstwie Sprawiedliwości. Tym świadkiem koronnym jest pan M., który przez lata z nadania pana Zbigniewa Ziobry zajmował się Funduszem Sprawiedliwości, a ten Fundusz Sprawiedliwości jest teraz badany, wychodzi to na jaw jako jedna z większych afer. W każdym razie to, co już wiemy, to to, że Fundusz Sprawiedliwości wydał, czy zdefraudował, bo tak lepiej powiedzieć, 300 milionów złotych polskich podatników. Fundusz Sprawiedliwości miał dysponować pieniędzmi, które w założeniu miały służyć wspieraniu ofiar przestępstw, ale przy okazji wydawano pieniądze jeszcze na inne cele, na przykład na zakup Pegasusa, na zakup systemu Hermes, o którym teraz mówimy, na wspieranie fundacji Lex Nostra, gdzie kto się pojawia? Pan Maciej Lisowski, wielokrotnie skazany kryminalista, który był asystentem społecznym Kornela Morawieckiego. Patrzcie Państwo, jak to pięknie brzmi w kontekście tej historii, którą przed chwilą opowiadałem, ale pan M. zarządzał tymi pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości jako protegowany nominat Zbigniewa Ziobry. No i cóż się stało? Pan M. został właśnie świadkiem koronnym i w zamian za uniknięcie odpowiedzialności karnej zaczął mówić o w kulisach Funduszu Sprawiedliwości i wskazał na swoich mocodawców politycznych, głównie na pana Zbigniewa Ziobrę. Opowiadał właśnie o tym, jak to te pieniądze defraudowano, na co je wydawano. Tutaj się pojawiło 100 milionów na fundację tego księdza Michała O., prywatnie kolegi Zbigniewa Ziobry i tak dalej. Ja mam z tego, muszę Państwu przyznać, jakąś taką schadenfreude trochę, bo pamiętam, jak lat temu już parę, kiedy tylko Marian Banaj został prezesem NIK-u i był bardzo źle tam traktowany przez Ziobrę. Fabrykowano na niego jakieś dowody, zeznania świadków. To było po tym, jak się moja książka o panu Ziobrze ukazała. W każdym razie wypiliśmy sobie herbatę z Marianem Banasiem, bo on w tym ogniu walki pytał mnie, czy ja mogę mu jakiegoś oręża przeciwko panu Ziobrze dostarczyć. Ja mu wtedy opowiedziałem o fundacji Lex Nostra, opowiedziałem mu o Funduszu Sprawiedliwości i doradziłem, żeby wysłał kontrolę NIK-u do Funduszu Sprawiedliwości. Tak się właśnie stało. I rezultat był taki, że widzimy, że teraz mamy do czynienia ze śledztwem, które ujawni jedną z największych afer w czasach PiS-u. Natomiast kolorytem w tym wszystkim to jest świadek koronny. Świadek koronny, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, który, żeby uniknąć kary, potężnej kary za udział w defraudacji setek milionów złotych, donosi na swojego przełożonego, czyli na Zbigniewa Ziobrę. Między innymi, bo nie tylko na Zbigniewa Ziobrę. I w ten sposób tutaj historia zatacza koło. To ma oczywiście aspekt humorystyczny i aspekt poważny. No, aspekt poważny polega na tym, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą funkcjonującą w Ministerstwie Sprawiedliwości pod egidą prokuratora generalnego, nomen omen, mojego najlepszego nieprzyjaciela od wielu lat sądowego. I tenże gang zajmował się defraudowaniem
publicznych pieniędzy. 100 milionów złotych dostała Fundacja Księdza Michała O. Wydawano pieniądze na zakup Pegasusa, na coś tam innego. Czyli skandal polega na tym, że wydawano pieniądze przeznaczone ustawowo na pomoc dla ofiar przestępstw, na cele niezwiązane z pomaganiem ofiarom przestępstw, tylko na cele polityczne. I co więcej, na przykład tutaj wyszło przy okazji tej akcji prokuratorów i ABW, wyszło na jaw, że z Funduszu Sprawiedliwości jakieś tam imprezy finansowano, jakieś tam wsparcia koła gospodyń wiejskich w tych miejscach, gdzie akurat kandydowali politycy PiS-u. Także jest to afera potężna, która właśnie zostaje rozliczona i całe szczęście, natomiast wisienką na torcie w tym jest świadek koronny. My od czasu, kiedy weszła w życie ustawa o świadku koronnym, kiedy pierwszym świadkiem koronnym został Masa, to mieliśmy tych świadków koronnych już kilkuset. Każdy tam za złagodzenie kary albo za uniknięcie kryminału donosił na swoich kolegów, opowiadał, jakie tam przestępstwa popełniali razem, co robili i tak dalej. W ten sposób się udało policji i CBS-owi rozpracować różne mafie, gangi, prawda, kryminalne, wyjaśnić mnóstwo spraw zabójstw, porwań dla okupu i tak dalej. Natomiast nie ukrywam, świadek koronny opowiadający o kulisach funkcjonowania Ministerstwa nomen omen Sprawiedliwości, to jest pewne nowum. Czegoś takiego jeszcze nie było. Tymczasem w cieniu awantury o wejście agentów ABW do domu Zbigniewa Ziobry mamy do czynienia z zupełnie nadzwyczajnym wydarzeniem, którego kulisy są przed polską opinią publiczną ukrywane. Ministerstwo Obrony Narodowej podało informację o śmierci generała Marczaka, bardzo wysoko postawionego polskiego generała. Udało się tylko przekazać informację, że pan generał Marczak zmarł w czasie przebywania poza służbą. No, złożono tam kondolencje rodzinie i tak dalej. Natomiast nikt nie poinformował, jako pierwsi to amerykańscy dziennikarze i analitycy poinformowali, że generał Adam Marczak zginął w Czasiwiarze w kwaterze NATO na froncie ukraińskim. Generał Marczak, jako jeden z ważnych natowskich dowódców, pojechał na Ukrainę i tam uczestniczył w obradach w kwaterze takiej podziemnej oficerów NATO i dowodzącego armią ukraińską generała Syrskiego. I wtedy w to miejsce uderzyła rosyjska rakieta Iskander i zabiła generała Marczaka i kilka towarzyszących mu osób. Te okoliczności śmierci przed polską opinią publiczną utajniono. Zwróćcie Państwo uwagę, on o tym nie mówi. Nie mówią o tym ani oficjalne ośrodki propagandy, ani żadne portale. Tylko mówiono tam, że no, śmierć generała nastąpiła poza służbą. No, nie był poza służbą, bo przecież do czasu i wiaru, kwatery na obrady z armią ukraińską, to przecież nie pojechał sobie na obiad w czasie wolnym w weekend, tylko pojechał wykonując swoje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. I tam go dopadła rosyjska rakieta. Także pytanie jest takie, dlaczego MON to ukrywa? To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą MON ukrywa. Bo proszę Państwa, mamy do czynienia, i to też akcja ABW w domu Ziobry zupełnie odwróciła od tej sprawy oczy opinii publicznej, ale mamy też do czynienia z wyrzuceniem, zdymisjonowaniem pana generała Jarosława Gromadzińskiego. No, nieznany szerzej opinii publicznej w Polsce generał, który był szefem takiej jednostki, która się nazywa chyba Korpus Europejski. I to jest taka jednostka wojskowa, do której Polska dołączyła niedawno. Tam ona gromadzi jednostki wojskowe z 6 krajów, tam z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Pana generała Gromadzińskiego odwołano do Polski i podano do wiadomości publicznej informację, że służba kontrwywiadu wojskowego odebrała mu tymczasowo poświadczenie bezpieczeństwa, czyli certyfikat upoważniający do dostępu do informacji niejawnych. Pan generał Gromadziński miał certyfikat nie tylko polski, ale też natowski najwyższy, czyli ten tak zwany Cosmic Top Secret. I to, że się mówi o generale, że się go tam odwołuje, to w tym nie ma nic złego, ale szokuje mnie co innego. Otóż w przekazach
jakie do nas docierają, między innymi ze źródeł zbliżonych do MON-u, mówi się o tym, że służba kontrwywiadu wojskowego podejrzewa generała Gromadzińskiego o szpiegostwo. No, to jest sprawa zupełnie szokująca, bo albo to jest prawda i rzeczywiście generał Gromadziński przekazywał jakieś informacje tajne na przykład Rosjanom, no to byłby skandal niebywały, że na tym poziomie NATO jest szpieg, no albo to jest nieprawda. I teraz, jeżeli rzeczywiście służba kontrwywiadu wojskowego nabrała jakichś podejrzeń w stosunku do generała Gromadzińskiego, to jego należało odwołać, ale nie wolno było o tym mówić, o przyczynach tego, prawda? No trzeba było powiedzieć, że tam coś tam ogólnego, co się w takich sytuacjach mówi, typu, że tam polityka realizowana przez generała jest tutaj rozbieżna z celami MON, czy ze zmieniającą się strategią MON, podziękować bardzo uprzejmie panu generałowi za lata wiernej służby dla Polski i tak dalej, sprawę załatwić po cichutku. A tutaj do środków masowego przekazu wypływa informacja, że służba kontrwywiadu wojskowego mu odebrała certyfikat, bo podejrzewa go o szpiegostwo. No, co się teraz stanie? No, zostaną uruchomione procedury, wszczęte postępowanie wyjaśniające, które doprowadzi do tego, że albo zarzuty wobec pana generała Gromadzińskiego się potwierdzą, albo nie. No, jeżeli się potwierdzą, no to go czeka prokurator. Jeżeli się nie potwierdzą, no to czeka go walka o oczyszczenie dobrego imienia, która może trwać lata i zakończyć jego karierę, tak jak było w przypadku pana Szeremietiewa, którego pomówiono o korupcję. On się oczyścił z zarzutów, tylko trwało to lata i w międzyczasie, prawda, zakończył swoją karierę. No, znakomicie uzdolniony, szlachetny człowiek, uczciwy kryształowo. I to samo może być z generałem Gromadzińskim. Ja nie ukrywam, że kiedy się o tym dowiedziałem, to zasięgnąłem języka trochę w służbie kontrwywiadu wojskowego i okazuje się, że pan generał Gromadziński wadził obecnemu kierownictwu MON temu, że był skojarzony jeszcze z Antoniem Macierewiczem, z poprzednim rządem, czyli z rządem PiS-u, i postanowiono go odwołać i skręcono, znaczy tam posłużono się pretekstem właśnie odebrania mu certyfikatu dostępu do tajemnicy państwowej i oskarżeniami o szpiegostwo. Proszę Państwa, ale tak nie może funkcjonować armia. Po pierwsze, to, że szefostwo tego korpusu, tej jednostki międzynarodowej NATO objął Polak, to po pierwsze jest dla nas powód do dumy. Możemy być dumni, że nasz oficer, Polak, zajmuje tak ważne stanowisko, to znaczy, że cieszy się zaufaniem nie tylko polskich władz, ale też rządów tam Francji, Wielkiej Brytanii, na pewno Stanów Zjednoczonych. To jest powód do dumy, prawda? Po drugie, jeżeli pan generał Gromadziński ma dość duże doświadczenie, z człowiekiem, który od lat jest w czynnej służbie wojskowej. Ja nie znam pana generała Gromadzińskiego osobiście, natomiast mówię tylko o informacjach, które zdobyłem w tej sprawie, które brzmiały dla mnie niepokojąco. I nie można kogoś, kto jest ileś lat w służbie, odwoływać natychmiast z takiego stanowiska tylko dlatego, że jest kojarzony z inną opcją polityczną. No przecież wojsko musi być apolityczne. I pan generał Gromadziński składał przysięgę na wierność Polsce, a nie na wierność PiS-owi. I jeżeli był czas PiS-u i PiS mu wyznaczył jakieś tam zadania, tam pan Macierewicz czy pan Błaszczak, bez znaczenia, on te zadania wykonywał, to przecież on z taką samą gorliwością, poświęceniem i być może nawet odwagą, jest gotów wykonywać zadania dla obronności kraju wyznaczonemu przez następny rząd. No nie można przecież szastać tak generałami i tak ich traktować tylko dlatego, że ktoś ich tam skojarzy z inną opcją polityczną. Ja nie ukrywam, że mnie się bardzo podobało w czasach przedwojennej Polski ten szacunek dla munduru, że żołnierz to był ktoś, żołnierz to się cieszył powszechnym szacunkiem, że na ulicy żołnierz, kiedy był świadkiem napadu bandyckiego, to mógł zastrzelić napastnika i nikt mu z tego powodu nie czynił żadnych wyrzutów. No fajnie, szacunek dla munduru jest piękną rzeczą. Natomiast to zdumiało mnie też to, czego się dowiedziałem tu w służbie kontrwywiadu wojskowego od jednego z zaprzyjaźnionych oficerów, który mi mówi, że tą całą sprawę to zmontowano przeciwko panu generałowi Gromadzińskiego, że połączono jakieś tam niezweryfikowane plotki w jeden donos i zrobiono z tego aferę no, prawie że szpiegowską. No, albo służba kontrwywiadu wojskowego ma dowody, że pan generał Gromadziński jest szpiegiem, to powinni go zamknąć natychmiast, no, albo nie ma takich dowodów. No, jak się nie ma dowodów, to się nie mówi, tylko się dowody zbiera. No, dla mnie, szczerze powiedziawszy, historia taka, że ci gówniarze z SKW teraz
wokół pana duszy, nie umiejący nic zupełnie, jeszcze gorsi niż za czasów Macierewicza, no, robią intrygę przeciwko generałowi, z którego stanowiska międzynarodowego cała Polska może być dumna, no to jest rzecz no, niedopuszczalna, absolutnie. To jeśli tak ma funkcjonować wojsko, no to właściwym miejscem dla tego wojska jest operetka po prostu, a nie prawdziwy sektor obronny. Także no zobaczymy, do czego się to, jak to się w końcu skończy, ale no, dezinformacja MON-u w przypadku generała Marczaka, taka częściowa dezinformacja w przypadku generała Gromadzińskiego, no napawa mnie niepokojem. Naprawdę tak nie mogą funkcjonować polskie służby zbrojne i to bez znaczenia, jaka opcja polityczna rządzi. To po prostu jest wstyd. No, ja mogę tylko ubolewać i współczuć żołnierzom, tym prawdziwym żołnierzom, których widziałem w Iraku, w Afganistanie, w wielu jeszcze innych miejscach, aby współczuć z powodu tego, jakich mają cymbałów i kretynów jako politycznych zwierzchników, bo przecież pan Tomczyk z panem Mroczkiem i z panem Kosiniakiem-Kamyszem to się kompletnie nie nadają do zarządzania czymkolwiek, a wojskiem w szczególności. No i widać właśnie, jakie są skutki tego. No, zastrzelono polskiego generała w czas i wiarze, a oni opowiadają, że poza służbą stracił życie w nie do końca jasnych okolicznościach. No jasnych okolicznościach. No jak rakieta Iskander uderzyła i wybuchła, no to po prostu ich zabiła i tyle. I tu nie ma co łgać o jakichś nieznanych okolicznościach. Skoro już mówimy o rakietach, proszę Państwa, to kolejna rzecz, no absolutnie skandaliczna, a bardzo ważna. Wleciała do Polski na 39 sekund rakieta rosyjska. MON mówił, że wleciała i wyleciała potem w stronę Ukrainy i zaatakowała Ukrainę od strony zachodniej, ale na litość boską, no jak można było tej rakiety nie zestrzelić? No, MON się tłumaczy głupio, no tak durnego tłumaczenia to ja w życiu nie słyszałem, że przecież rakieta waży 2 tony, a 400 kilo waży sam ładunek wybuchowy, to jakby oni zestrzelili, to odłamki by mogły spaść komuś na głowę. No, naprawdę, no, znajdźcie sobie Państwo w internecie te tłumaczenia durne MON-u w tej sprawie. Jak można w taki sposób się tłumaczyć? No to równie dobrze mogliby tłumaczyć, że nie będą strzelać do na przykład napastników, którzy najeżdżają na polskie terytorium, no bo może dojść do rozlewu krwi. Albo, prawda, nie zastrzelą jakiegoś terrorysty, który bierze zakładników, no bo huk mógłby obudzić tam jakieś dziecko. No przecież to jest tłumaczenie już dla naprawdę jakichś kompletnych idiotów. Przecież żadne państwo poważne nie pozwala sobie na to, żeby w jego terytorium, w jego przestrzeń powietrzną wlatywały rakiety wystrzelone przez inne państwo. No takie rakiety się natychmiast zestrzeliwuje. A tutaj MON mówi tak, zwróćcie Państwo uwagę, mówi tak, że no to 39 sekund, jest to się tam, ktoś tam zameldował do dowódcy takiego, dowódca przekazał i tak dalej. Zapadła decyzja, żeby nie strzelać do rakiety. Czyli taka procedura, że tam no, najpierw ten, który na radarze wykrywa, melduje komuś, ktoś dowódca jeszcze wyżej, miała, i łącznie z podjęciem decyzji, to miała im zająć 39 sekund. No, proszę Państwa, no, to na pewno są jakieś granice absurdu, których już nie wypada przekraczać. To przecież nie należy deliberować, żeby tam ileś dowódców wojskowych musiało deliberować po każdym wlocie rakiety rosyjskiej do Polski, tylko należy wprowadzić procedurę, że jak raz rosyjska rakieta wletuje, czy dowolna inna z Korei Północnej, z Chin, z kosmosu, od ufolutków, narusza polską przestrzeń powietrzną, to się do niej strzela i się ją zestrzeliwuje natychmiast. Prawda? Bez jakiegoś tam korkociągu decyzji, konsultacji, raportów i tak dalej. Po prostu wziąć i strzelać, a nie pieprzyć głupoty, że jak się 400-kilogramowy ładunek z powietrzu zestrzeli, to odłamki mogą spaść komuś na głowę. No mogą spaść komuś na głowę, no to jest jasne, ale to przecież nie jest powód, żeby do takiej rakiety nie strzelać. To co to? Następnym razem rosyjska rakieta wleci nie na 39 sekund do Polski, tylko wleci i sobie poleci tak, jak kiedyś leciała do Bydgoszczy i uderzy
uderzy na przykład w osiedle mieszkaniowe ze skutkiem takim, jak to robi na Ukrainie, no i co? I wtedy panowie generałowie też powiedzą, no nie strzeliliśmy, no bo jakbyśmy zestrzelili, to mogłaby się rozpaść w powietrzu na kawałki i komuś te kawałki spadłyby na głowę. No to co? To ma uderzyć w osiedle mieszkaniowe? No co za idioci tymi procedurami zarządzają? Proszę Państwa, jak ja tego słucham, to ja się zastanawiam, czy to jest sen, czy jawa. No naprawdę, ja czegoś takiego nie słyszałem. To nie mogą wprowadzić procedur, które spowodują, że jak radar wykryje taką rakietę, to natychmiast się ją zestrzeliwuje, bez żadnych tam meldunków, narad, obrad, pytań, odpowiedzi, rozważań, filozofii, alarmowania ministra obrony. No to coś niebywałego, naprawdę. Ta sprawa z tą rakietą i w ogóle jej konsekwencje pokazały jeszcze jedną rzecz bardzo złą, to znaczy publiczne okazanie nam braku szacunku przez ambasadora rosyjskiego, pana Siergieja Andrzejewa, no bo co zrobiła polska strona po tym, jak rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną? Wezwała do MSZ-u ambasadora Rosji, który nie przyszedł. Nie przyszedł i w rozmowie z dziennikarzem rosyjskim jakąś tam wymówką się wykręcił, typu, że już nawet nie pamiętam, że to tam trzeba gdzie indziej zgłosić albo coś takiego. No to jest mniej ważne. Natomiast to, że ambasador rosyjski się nie stawia na wezwanie MSZ-u, przecież to jest jawne pokazanie ostentacyjne braku szacunku stronie polskiej. I dzisiaj, kiedy jechałem do Państwa nagrywać ten komentarz, to słyszę w radiu, że ambasadora rosyjskiego nie ma, ale nie wiadomo gdzie jest. No, pod ziemię się zapadł. Może na tej rakiecie odleciał z powrotem do Moskwy, a MSZ nie mówi, co się stało. No przecież sprawa jest oczywista. W szanującym się państwie ambasador, który by tak zrobił, to przecież natychmiast dostałby notę, że jest osobą niepożądaną i zostałby wyrzucony na zbity pysk. Oczywiście według reguł dyplomatycznych, prawda? I spotkałoby się to jeszcze z jakimś protestem. Przecież to wygląda tak, że ambasador Andrzejew, to przy nie była jego inicjatywa sama, to przy nie on sam to wymyślił, ale to zrobił na polecenie swoich przełożonych z Moskwy. Ambasador Andrzejew wziął i napluł nam w twarz, a polski MSZ się, prawda, ociera i mówi, a to letni deszczyk. No przecież jak się sami szanować nie będziemy, to nikt nas szanował nie będzie. I jeszcze te gamonie w MSZ-cie nie mają nawet odwagi powiedzieć, co zrobili. No przecież to natychmiast należało wyrzucić pana ambasadora Andrzejewa z Polski, nagłośnić tą sprawę. Niech naród wie, dlaczego się go wyrzuca. Niech opinia międzynarodowa też wie, dlaczego się wyrzuca ambasadora Rosji z Polski. Oczywiście Rosja by na to odpowiedziała tym samym, wyrzuciłaby polskiego ambasadora, no bo takie są reguły dyplomatyczne. Tak się to odbywa w dyplomacji, w polityce międzynarodowej. No przynajmniej Europa by się dowiedziała i państwo polskie by wysłało taki sygnał, no my się jednak szanujemy, nie pozwalamy sobie na to, żeby ktoś nam tutaj pluł w twarz, bo to przecież, no, można powiedzieć, że zachowanie ambasadora Andrzejewa to tak, jakby on wziął i narobił panu Sikorskiemu w gabinecie w MSZ-cie na biurko, już nawet nie na wycieraczkę, tylko na biurko. I potem powiedział rosyjskiemu dziennikarzowi, że jest zły, bo w MSZ-cie polskim nie ma papieru dobrego. No to tak wygląda mniej więcej. Mnie nawet nie szokuje zachowanie ambasadora Andrzejewa, bo często rosyjscy dyplomaci się zachowują w sposób arogancki, ale mnie szokuje zupełnie zachowanie MSZ-u. Naprawdę tam nie ma nikt jaj do tego stopnia, żeby ogłosić go persona non grata i wyrzucić z Polski? Coś szokującego. Naprawdę, to się nie mieści w głowie. Jesteśmy dzisiaj przy sprawach bezpieczeństwa. Ja dużo mówię Państwu o bezpieczeństwie. No i nie odejdziemy od tego bezpieczeństwa. No właśnie Marian Banaś opublikował raport NIK, porażający raport NIK, z którego wynika, no ogólnie mówiąc, że premier i prezydent w czasach rządu PiS nie wiedzieli, czym się zajmują służby specjalne. Ten raport, w odróżnieniu od innych, które ja cytowałem, jest niejawny, bo ze względu na bezpieczeństwo państwa, no, komunikaty, które się po jego skończeniu pojawiają, są takie dość lakoniczne, ale główny wniosek jest taki, że w zasadzie dwa główne wnioski są takie, że nie było procedur przejrzystych do zarządzania w służbach specjalnych, a pan Kamiński z panem Wąsikiem próbowali tymi służbami zarządzać ustnie. Prawda? To znaczy wzywali tam jakiegoś szefa
na przykład ABW i mówili mu, słuchaj, to trzeba zrobić to i to i to. Nie wysyłali mu tego na piśmie po to, żeby potem się odciąć, powiedzieć, no nie, nic takiego ja nie wysyłałem. Taki facet brał potem swoich podwładnych, mówił na gębę, trzeba zrobić to, to, to i to, po to, że jak oni coś zrobią, żeby on się mógł od tego odciąć i mówić, nie, to nie moja wina, to samowola. I co więcej, czyli tutaj był taki łańcuch ustnych, przekazywania ustnego poleceń, nie wiadomo jakich, nikt tych poleceń nie spisywał, ale też jest druga rzecz, że służby nie informowały premiera i prezydenta i często też ministra koordynatora, tego pijaczyny Kamińskiego, co robią. I to zdaniem kontrolerów NIK-u, pana Mariana Banasia, doprowadziło do sytuacji takiej, że służby się znalazły pod kontrolą. Poszczególni ludzie służb sobie realizowali swoje własne gry, jakieś tam czy biznesowe, czy operacyjne, zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą. I mieliśmy do czynienia z potwornym bałaganem w sferze bezpieczeństwa państwa. Ten raport potwierdza to, co ja mówiłem między innymi tutaj w swoich przeglądach tygodnia wielokrotnie, że służby się stały państwem w państwie, przez nikogo niekontrolowanym. I to właśnie jest dowód, że to właśnie jest dowód, co Marian Banaś teraz publikuje. Ale to jest sytuacja, która już nie mówię, że woła o pomstę do nieba, bo to też, ale która nakazuje przeprowadzić natychmiastowe zmiany w tych służbach, bo w tych służbach panuje potworny bałagan, nie wiadomo kto co tam robi i tak naprawdę no, mamy do czynienia nie z jednym, ale z kilkoma państwami w państwie, które mają do dyspozycji ogromne możliwości przez stosowanie techniki operacyjnej, podsłuchy, werbunek agentów, fundusze operacyjne i tak dalej i działają, to wszystko wykorzystują tylko w celach innych niż bezpieczeństwo państwa. No i jaki jest skutek tego? No, rakiety wlatują, szpiegów nam tu po Polsce grasuje bądź ile. Państwo polskie sobie nie jest w stanie poradzić z najprostszymi zagrożeniami i nikt o tym nie mówi. Ja założę się, rękę co je daje uciąć, że skutki tego raportu NIK-u będą żadne. To znaczy to samo, co było, to się utrzyma teraz za pana Siemoniaka i pana Kierwińskiego. Będzie dokładnie ten sam bałagan i dokładnie to samo dziadostwo. A przecież w czasach, zwłaszcza w czasach, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, kiedy nie wiadomo, czy ta wojna do nas nie przyjdzie, to tak podstawowy, ważny, newralgiczny element bezpieczeństwa państwa, jak służby specjalne, no to aż się prosi, żeby funkcjonował dobrze. No, nie będzie funkcjonował dobrze. No proszę państwa, ale prokuratura zajmie się też jeszcze jednym obszarem funkcjonowania państwa, którym się dotychczas nie zajmowała, czyli lasami państwowymi. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, ale mamy do czynienia z ogromną aferą w lasach państwowych. Z takich paragrafów jak naruszenie prawa zamówień publicznych, niegospodarność i tak dalej. A chodzi o, uwaga, uważajcie państwo, potencjalne wykorzystanie billboardów dla celów kampanii politycznej na terenie lasów państwowych. O co chodzi? Otóż lasy państwowe ogłosiły kiedyś zamówienie na 2000 billboardów, ogromna ilość billboardów, na 2000 billboardów, które miały stanąć w całej Polsce, gdzie? Na terenach leśnych. I nie byłoby w tym jeszcze może nic wielkiego, no byłoby to tylko śmieszne, gdyby nie to, że co się na tych billboardach znajdowało. No na tych billboardach były plakaty wyborcze polityków PiS-u i afera polega nie na tym, że państwowa instytucja jak Lasy Państwowe się zaangażowała w kampanię wyborczą, bo to też jest afera sama w sobie, tylko o tym nie ma w tym zawiadomieniu do prokuratury, ale afera polega tutaj na tym, że proszę państwa, Lasy Państwowe całą tą procedurę przeprowadziły źle. Dlaczego? Bo co się okazało? Okazało się, że koszt zakupu tych billboardów, które reklamowały polityków, został zawyżony, że cały projekt sfinansowano ze środków Funduszu Leśnego. Tymczasem przepisy regulujące działalność Funduszu Leśnego mówią, na co mają być wydawane pieniądze z tego funduszu i one nie mają być wydawane na billboardy, prawda? No i niegospodarność. No niegospodarność polegająca na tym, że wydawano pieniądze. Ile to? 65 milionów złotych, tutaj czytam. Potężne pieniądze. To przecież ile by można było za to amunicji kupić, prawda, dla naszego wojska. 65 milionów złotych wydano na 2000 billboardów z
dla kampanii politycznej. I gdzie te billboardy ustawiono? W lasach. Czyli proszę Państwa, leśnicy, jeśli by tak to brać na logikę, to leśnicy zarządzający lasami państwowymi doszli do wniosku, że my Polacy chodząc na spacery do lasów, chodzimy tam po to, żeby oglądać sobie billboardy z politykami. No rzeczywiście nic innego w lesie nie ma do oglądania, prawda? Nie ma zwierząt, drzew, szyszek, powietrza, pięknych ścieżek, tylko są billboardy, które trzeba tam oglądać. No i na przykład w 2022 roku ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica zdecydował o uruchomieniu programu z budżetem 65 milionów złotych, który był koordynowany przez Ośrodek Kultury Leśnej i Ośrodek Kultury Leśnej zlecił wykonanie i ustawienie 2000 billboardów w spółce Bieszczady. Ciekawe, ja się przyjrzę, co to jest za spółka Bieszczady, bo wydaje mi się, że też nieprzypadkowi ludzie nią kierują. I co tutaj dalej czytamy w tym zawiadomieniu do prokuratury? Nie było organizacji przetargu na zasadach ogólnych i skorzystano z zamówienia z wolnej ręki na 65 milionów. Patrzcie Państwo. I co więcej, następna rzecz. Spółka Bieszczady nie wykonała praktycznie żadnej części zleconego i zapłaconego przedmiotu umowy. Zamiast tego zleciła całość zadania dwóm innym podmiotom niezwiązanym z lasami państwowymi, płacąc im za ustawianie billboardów, a samo ustawienie stalowych konstrukcji zleciła czterem innym firmom. W efekcie za część prac zapłacono dwukrotnie. Jest to przedmiot odrębnego zainteresowania i zawiadomienia do prokuratury. Patrzcie Państwo, jak to ordynarne, bezczelne złodziejstwo. Coś nieprawdopodobnego. 65 milionów złotych na billboardy w lesie, to aż zęby bolą. To jest aż tak niesmaczne, żeby to komentować. No ja się z tego śmieję, bo mi nic więcej już poza śmianiem się z tego nie pozostaje tutaj. No ale cóż innego można robić w sytuacji, kiedy korupcja, złodziejstwo i ta gangrena przerosła nawet do lasów państwowych. Przecież gdyby oni chcieli choć zachować jakieś pozory legalności, to by te billboardy za 65 milionów złotych ustawili w centrach miasta. Naprawdę, to trzeba było jeszcze lasy szpecić tymi billboardami. No coś naprawdę obrzydliwego. Rzecz ważna, sprawa ważna, o której mało kto słyszał w Polsce, a ciekawa, optymistyczna. Otóż znany finansowy grandziarz George Soros przestraszył się między innymi Konfederacji i innych konserwatywnych ruchów europejskich. No i co się stało? Organizacja Rockefellera, nazywa się to dokładnie tak, Europejski Oddział Rady Stosunków Międzynarodowych, czyli Council on Foreign Relations, to jest taka organizacja doradcza dla rządu Stanów Zjednoczonych, ale de facto organizacja lobbystyczna Rockefellerów, podejmuje całą kampanię, która ma na celu ograniczyć rezultaty wyborcze ugrupowań określanych jako skrajnie prawicowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I teraz ta Rada Stosunków Międzynarodowych prognozowała w styczniu, że i tutaj cytat, jeśli utrzymają się protesty rolników, lewicowo-liberalne partie znacznie stracą w wyborach do Parlamentu Europejskiego na rzecz szeroko ujmowanej skrajnej prawicy. I teraz kogo tutaj za skrajną prawicę uważają ludzie Rockefellera i Sorosa? Ano uważają Konfederację, AfD, czyli Alternative für Deutschland, tą niemiecką partię wolnorynkową, Front Narodowy, CIGE, portugalską i tą partię jeszcze narodową w Hiszpanii. I teraz bardzo ciekawa rzecz, która mówi o prawdziwych mechanizmach władzy. Jak sobie czytam o tym, coż takiego robi ta organizacja Rockefellera i Sorosa, żeby się zapobiec tej wielkiej katastrofie dla Europy, jaką będzie możliwa do przewidzenia klęska ugrupowań lewicowo-liberalnych. Otóż oni opracowali takie opracowanie, złożyli pod tytułem A New Political Map, Getting the European Parliament Election Right. Ktoś nazywa Nowa Mapa Polityczna. Prognozy skręcenia na prawo przez Europejski Parlament. I ona mówi o tym, że partie prawicowe, czyli w które oni wrzucają de facto wszystkich, którzy nie są skrajnymi lewakami, to zyskują na takich zjawiskach jak kryzys klimatyczny, pandemia COVID-19, wojna Rosji z Ukrainą, ponieważ przedstawiają społeczeństwom realne, ciekawe próby tego. I teraz cóż chcą zrobić ci myśliciele i doradcy Rockefellerów i Sorosa? Ano mówią tak,
Jeżeli partie głównego nurtu chcą odeprzeć skrajną prawicę, powinny przyjąć alternatywny program, w którym priorytetowo traktuje się konteksty krajowe. Prawda? Czyli na przykład tutaj doradzają tak, żeby nie mówić o strefach czystego transportu, żeby nie mówić o wszelkich formach ograniczania wolności osobistej. Mówią o tym, żeby nie poruszać kwestii nielegalnej imigracji, i tutaj jest taka ciekawa bardzo rada, żeby przedstawiać w środkach masowego przekazu partie prawicowe jako prorosyjskie. Prawda? Czyli trzeba znowu się to zaczniemy wracać do tej narracji, do tego szczucia potwornego, mówiącego o tym, że wszyscy, którzy nie są tam skrajnymi komuchami, to jako prawica są finansowani przez Rosję i Putina. I się znowu zacznie szczucie i nagonka, czyli rada tych panów, tutaj są nawet ich nazwiska napisane, jest taka, żeby z jednej strony nie mówić o sprawach, które wielu przeciwników socjalizmu w Unii Europejskiej jednoczą, czyli na przykład właśnie o imigracji, o strefach czystego transportu, o Zielonym Ładzie, żeby to gdzieś tam pomijać, a mówić o tym, żeby przyjąć taką narrację, że musimy być my, czyli socjaliści i komuniści, bo jak nie, to przyjdą ci prawicowi faszyści wspierani przez Putina. Także to są oczywiście obrzydliwe oszczerstwa, ale bardzo mnie cieszy, nie ukrywam, że i Soros, i Rockefellerowie zaczęli się bać partii prawicowych, między innymi Konfederacji, bo to świadczy o tym, że ugrupowania konserwatywne rosną w siłę i rzeczywiście staną się zagrożeniem dla tych lewicowo-liberalnych elit, które pchają Europę do zagłady. Jest jeszcze jedna informacja tutaj, którą wyczytałem. Otóż Tusk wziął się za likwidację branży transportowej i co się okazało? Otóż przy rosnących cenach paliwa oraz przy rosnących składkach na ZUS i podatkach coraz więcej firm transportowych ma problemy z funkcjonowaniem i z płynnością finansową i eksperci tutaj się spodziewają, że do końca roku może 20% firm świadczących usługi transportowe zniknąć z rynku, bo sobie po prostu nie poradzą, a na to wszystko się nałożyły jeszcze dodatkowe koszty wynikające z wzrostu opłat za korzystanie na przykład z niemieckich autostrad. Także branża transportowa po branży rolnej też Tuskowi przeszkadza, bo to jest bardzo silna polska branża, którą trzeba zniszczyć, żeby w jej miejsce mogła wejść branża niemiecka i skutki są opłakane. Także jak Państwo widzicie, znowu nie miałem dzisiaj dla Państwa dobrych wiadomości, niestety w gronie wiadomości ważnych, tych wiadomości dobrych jest jak na lekarstwo, więc mogę tylko powiedzieć na zakończenie, że spotykamy się w Łodzi na targach 6 kwietnia od godziny 10 do 20 przy ulicy Piramowicza 11/13. Do Państwa dyspozycji będzie grono znamienitych autorów. Poza moją skromną osobą będzie Stanisław Srokowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, pani dr Ewa Kurek, profesor Wielomski razem z żoną, Marian Miszalski, profesor Jerzy Robert Nowak i wielu, wielu innych. Ja będę miał też specjalną niespodziankę dla Państwa. Właśnie przyjechała z drukarni trzecie wydanie mojej książki Zabić komendanta z nową okładką, uzupełnione, poprawione, wzbogacone o wiele szczegółów, których jeszcze do niedawna nie znaliśmy. Dziękuję wszystkim Państwu za pozytywne opinie i recenzje tej książki, które czytałem ostatnio w internecie. Bardzo mi miło, że tak Państwo pozytywnie reagujecie. Także spotykamy się 6 kwietnia w Łodzi od 10 do 20 ulica Piramowicza 11/13. Przypominam też Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, analityków, prawników, która pomaga Państwu rozwiązywać problemy, jakie Wam niesie polska rzeczywistość. Kto jest zainteresowany, niech się kontaktuje. Dane kontaktowe są w opisie filmu. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Już powoli się zbliżam do 60 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym przekroczyć ten próg z Państwa pomocą oczywiście. Bardzo Państwa proszę też o komentowanie, udostępnianie, lajkowanie moich podcastów. To wszystko wpływa na zasięgi na YouTubie. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to znajdziecie Państwo w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do PayPala, do Patronite'a, do zrzutki,
i mój numer rachunku bankowego. Do zobaczenia.